Słyszeliście? Coś tak rąbnęło. To chyba spadło embargo na informacje o tym, z czym wchodzi do Polski firma Vivo. A tak na serio, to witam Was serdecznie i informuję, że od tej chwili firma Vivo ma oficjalne przedstawicielstwo w Polsce, a jednym z pierwszych modeli, jakie wchodzą na nasz rynek, jest mocny średniak lub, jeśli wolicie, semiflagowiec Vivo X51. A ja go mam od kilku dni i już teraz mogę Wam o nim kilka słów pierwszych wrażeń opowiedzieć. Zapraszam serdecznie. Na początek dwa słowa informacji dla tych bardziej dociekliwych widzów. Pewnie zauważyliście, że ten model zarówno pod względem specyfikacji, jak i pod względem wyglądu bardzo mocno przypomina znany już smartfon Vivo X50. Znany, ale z rynku chińskiego. Ten ma inny numerek i zupełnie inne oprogramowanie dostosowane do naszych europejskich gustów. Po prostu jest to zeuropeizowany smartfon. A cóż on oferuje? Zacznijmy od powierzchowności. Tak jak widzicie, jest dosyć efektowna. No dobra, z przodu trochę nudno, bo po prostu mamy wyświetlacz z wąską ramką, otworkiem na aparat do selfie. No standardzik. Oczywiście mamy też zagięte brzegi, metalową ramkę, no i bardzo atrakcyjny tył z matową powierzchnią, która stosunkowo mało się brudzi. Ślady paluchów na niej widać, ale zdecydowanie mniej je widać niż na telefonie o powierzchni błyszczącej. No i do tego dosyć efektownie wygląda. I zobaczcie, jaką fajną ma oprawkę aparatu fotograficznego. Oprawka jest wystająca, oprawka jest dosyć duża, ale jak widzicie, można ją jednak zrobić tak, żeby nie straszyła i wyglądała, powiedzmy, intrygująco ciekawie. Jeżeli komuś ta wystająca oprawka będzie przeszkadzać albo ktoś będzie się obawiał o trwałość szkiełka, Vivo dodaje pokrowiec w zestawie. Pokrowiec rozwiązuje problem wystającej ramki. Nie mówię, że mi się to jakoś strasznie podoba, no ale z pewnością jest ciekawsze niż zwykła po prostu ciemna płytka. A skoro o ciekawych detalach mowa, to jeszcze na górze mamy też taką fajną płaską płytkę z estetycznym nadrukiem. Taki dodatkowy smaczek stylizacji. Jeżeli chodzi o ergonomię, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Telefon jest smukły, nieco ponad 8 mm grubości, gniazdo USB-C na dole, głośnik na dole, szufladka SIM na dole, góra, jak widzicie, gładka, tylko mikrofon, a przyciski tam, gdzie trzeba, pod palucha. Tam, gdzie trzeba, umieszczono również czytnik linii papilarnych. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Vivo jest jednym z pionierów tej technologii i to właśnie w smartfonie Vivo taki czytnik widzieliśmy po raz pierwszy, jeżeli chodzi o komercyjnie dostępne urządzenia. No i to, że Vivo jest pionierem tej technologii, naprawdę tutaj czuć, bo ten czytnik, choć ekranowy, działa naprawdę dobrze. Dosyć bezbłędnie i dosyć szybko. Na tyle bezbłędnie i na tyle szybko, że jeszcze mnie nie zdążył wkurzyć, a to już dużo. Alternatywnie mamy rozpoznawanie twarzy, oczywiście wykorzystujące przednie aparat fotograficzny. A jaki to mamy wyświetlacz? Oczywiście AMOLEDowy, dostarczony przez Samsunga, czyli w zasadzie super AMOLEDowy. O rozdzielczości Full HD, przekątnej 6,65 cala, ze wsparciem dla HDR10+, i z modnym obecnie odświeżaniem o częstotliwości 90 Hz. Naturalnie to odświeżanie możemy sobie wyłączyć albo przełączyć się po prostu na automatyczne sterowanie tym parametrem po to, żeby oszczędzać baterię. Ekran jest po prostu bardzo dobry. Czytelny w jasnym świetle, bardzo dobrze spisujący się w nocy, nie męczący wzroku. Mamy oczywiście ochronę wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim. Mamy możliwość przełączenia się na tryb szarości, tryb czarno-biały. Nie zapomniano o opcjach związanych z dostosowywaniem balansu barw do naszych upodobań. Wszystko jest tutaj w jak najlepszym porządku. Jeśli chodzi o stronę komunikacyjną, to Vivo X51 jest przygotowany do współpracy z naszymi sieciami 5G. Ma też oczywiście NFC, dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS-a. Wszystko to działa prawidłowo. Co prawda GPS-a jeszcze w pełni nie byłem w stanie wypróbować ze względu na pandemię, ale wszystko zapowiada się nieźle. Bezproblemowo urządzenie działa z routerami Wi-Fi, bezproblemowo współpracuje z akcesoriami Bluetooth, także myślę, że wszystko tutaj będzie w jak najlepszym porządku. Jakość dźwięku w słuchawce jest bardzo dobra. Jakość dźwięku podawana przez głośnik zewnętrzny, głośnik multimedialny, też jest dobra. No tylko szkoda, że ten głośnik jest jeden. Przydałoby się tutaj już stereo. No niestety, głośnik jest tylko jeden. Przykro mi bardzo. Nie ma mini jacka, ale powiem Wam szczerze, że Vivo, przynajmniej mnie, wynagrodziło ten brak z nawiązką. Otóż, moi drodzy, dali do zestawów takie może dosyć skromnie wyglądające, ale przewygodne i zupełnie dobrze grające słuchaweczki douszne. Bardzo rzadko to się zdarza, ale te słuchawki perfekcyjnie wręcz pasują do moich uszu,
wcale nie mają ochoty wypaść. No i jeszcze do tego można je podpinać do zwykłych smartfonów z mini jackiem, bo jest przejściówka. No i oczywiście mamy w smartfonie nagłośnienie Hi-Fi, więc jakość, bez względu na to, jakie słuchawki podłączycie, będzie co najmniej dobra. A cóż mamy w środku? W środku mamy Snapdragona 765G z typowymi w tej klasie pamięciami DDR4X i UFS 2.1, no i grafiką Adreno 620. To wszystko razem stanowi typowy dla średniej klasy zestaw. Dodam, że pamięci jest 8 GB, jeżeli chodzi o operacyjną, a jeśli chodzi o wewnętrzną, jest jej 256 GB, czyli realnie patrząc 228 GB do dyspozycji na start. Niestety pamięci nie rozbudujemy za pomocą karty. Trochę szkoda. Ale jeżeli chodzi o płynność działania, przynajmniej na tą chwilę, absolutnie żadnych zastrzeżeń nie mam. Telefon pracuje naprawdę sprawnie, nie zauważam żadnych przycinek, wszystko jest w jak najlepszym porządku, urządzenie nie nagrzewa się przesadnie. Zastosowany w tym modelu interfejs zwany FunTouch, to jest oczywiście systemowa nakładka Vivo, został wedle zapewnień producenta przygotowany specjalnie dla nas, Europejczyków. No i chyba wyszło, bo interfejs mi się podoba. Nie jest przeładowany. Ja bym tu nawet zaryzykował twierdzenie, że jest on bardzo bliski do tego, co oferuje surowy Android. Oczywiście Vivo pozostawiło trochę dodatków, ale naprawdę stosunkowo niewiele. Jak widzicie, są animowane tapetki, są tematy ekranowe, jest oczywiście ciemny tryb interfejsu, jest dosyć rozbudowany, jeżeli chodzi o funkcje personalizacyjne Always On Display, ale nie ma takiego natłoku bajerów, jaki widziałem w modelu Vivo z rynku chińskiego, który miałem przyjemność testować mniej więcej pół roku temu. Mówię o iQOO 3 5G. Nie lubimy też dodatkowych aplikacji, dlatego Vivo w zasadzie nam ich nie daje. Dołożyli tylko apkę do konserwacji systemu i taką prostą aplikację chociażby do przesyłania opinii czy zapoznawania się z nowościami Vivo na naszym rynku. Vivo nie poszło tu w żadne znaczące modyfikacje czystego Androida. Oczywiście nie zapomnieli chociażby o sterowaniu gestami, dołożyli tryb dla graczy, dołożyli kilka animacji związanych z działaniem interfejsu, ale to w zasadzie wszystko. Nieprzeładowana, prosta, lekka nakładka systemowa. Taką nakładkę znajdziecie też w innych modelach Vivo, które trafią na nasz rynek. W Vivo X51 nie zamontowano przesadnie dużego akumulatora. Ma on pojemność 4315 mAh. Telefon użytkuję raptem kilka dni, więc jeszcze wolałbym nie kategoryzować na temat możliwości akumulatora, więcej opowiem o tym oczywiście w recenzji pełnej, ale zapowiada się naprawdę dobrze przy intensywnej zabawie. Wiecie, jak to się testuje na początku telefon? X51 wytrzymuje całą dobę, więc spokojnie mogę założyć, że dwa dni normalnej eksploatacji nie będą dla niego żadnym wyczynem. Ja wiem, że to teraz już ponoć niemodne, ale w zestawie jest zasilacz o mocy 33 W, ładujący ten akumulator w około godzinę, ale już po pół godzinie mamy dobrze ponad połowę naładowania akumulatora, także myślę, że jeżeli chodzi o tempo ładowania, zastrzeżeń mieć nie można. Vivo X51 ma ciekawy zestaw fotograficzny. Selfie robi aparat 32-megowy, ten z ekranowego otworka, natomiast tylny aparat, jak widzicie, tworzą cztery matryce o trochę nietypowym układzie. Główna ma 48 megapikseli, obiektyw o bardzo dobrej przysłonie 1.6 i, co ciekawe, gimbalowy mechanizm stabilizacji. To nie jest taka zwykła stabilizacja optyczna, ta ma dużo większy zakres ruchu, więc po prostu daje więcej. Tu porusza się praktycznie cały moduł aparatu. Drugi aparat ma 12 megapikseli i portretowy obiektyw o dwukrotnym zbliżeniu i ogniskowej ekwiwalentnej 50 mm w normalnym małym obrazku. Do kompletu mamy jeszcze dwie matryce o rozdzielczości 8 megapikseli. Jedna współpracuje z szerokokątnym obiektywem o polu widzenia 120 stopni, a druga z peryskopowym teleobiektywem, również wyposażonym w optyczną stabilizację, dającym bezstratne zbliżenie 5 razy, a cyfrowe do 60 razy. Jak wyglądają rezultaty fotografowania? Zdjęcia dzienne, krótko mówiąc, są po prostu dobre. Zdjęcia z obiektywu szerokokątnego i tele również są dobrej jakości, aczkolwiek moim zdaniem użyteczna krotność przybliżenia tym teleobiektywem to maksymalnie 10 do 12 razy. Potem to już widać, że jest to zoom cyfrowy i choć wypada całkiem przyzwoicie, no to już spadek jakości obrazu jest zdecydowanie zauważalny. W fotografii nocnej podobają mi się nie tylko efekty widoczne na zdjęciach, ale i sam sposób ich powstawania. Widać wyraźnie korzyści płynące z tego gimbalowego zawieszenia aparatu. System zgrabnie kompensuje nawet dość istotne drgania ręki. Wiadomo, kiedy robimy zdjęcie z ręki, nie jesteśmy w stanie utrzymać aparatu stabilnie, choćbyśmy się starali. Tutaj ten mechanizm pozwala skompensować te nasze drgania i naprawdę musimy się postarać, żeby zdjęcie było nieostre.
To samo zobaczymy przy zapisie wideo, ale niestety tutaj dopadła nas covidowa rzeczywistość i nie miałem jeszcze okazji wypróbowania tej funkcji w plenerze. Oczywiście w pełnej recenzji o wszystkim Wam powiem. Jeżeli chodzi o selfiaki, to również nie mam się do czego przyczepić, chociaż te robione przy słabym oświetleniu nie robią już takiego wrażenia jak zdjęcia z tylnego aparatu. W aparacie Vivo X51 znajdziemy sporo dodatkowych trybów i filtrów. Z racji obecności obiektywu portretowego jest mnóstwo opcji związanych właśnie z portretami, z rozmywaniem tła, z filtrami kreatywnymi. Są nawet, słuchajcie, podpowiedzi, jak ustawić w kadrze optymalnie modela czy modelkę. Są też oczywiście dodatkowe filtry do zdjęć nocnych, chociażby złoto-czarno-biały czy cyberpunkowy. Mamy też mnóstwo opcji związanych z upiększaniem. Mamy również do dyspozycji kinowy tryb filmowania z możliwością śledzenia obiektu poruszającego się w kadrze. Mamy nawet program do fotografowania księżyca, no ale niestety z racji pogody nie jestem w stanie tego w tej chwili Wam pokazać. Mogę Wam za to pokazać, jak wygląda skanowanie dokumentów z opcją korekty ich kształtu poprzez sztuczną inteligencję. Działa to po prostu zadziwiająco dobrze. Więcej o aparacie opowiem Wam w pełnej recenzji, ale już widzicie, że chyba jest ciekawie, nie? Jak tak sobie używam Vivo X51 przez te parę dni, to przestaję się dziwić polskiemu oddziałowi, że to właśnie ten model rozesłał na start do mediów i uznał go za dobry smartfon na wejście. Faktycznie, jest to telefon bardzo ciekawy i wyróżniający się na tle konkurencji. Przede wszystkim dosyć fajnie wygląda. Poza tym ma ten unikalny w swojej kategorii cenowej aparat fotograficzny. Do tego ma jeszcze szybkie ładowanie, niezłą wydajność i dobry wyświetlacz. Przy okazji stanowi również zapowiedź interfejsu, który zobaczymy w innych modelach Vivo. Przy cenie wynoszącej 2999 zł uznaję go za dosyć ciekawą propozycję. Jeżeli tańsze średniaki, jakie Vivo wprowadzi na nasz rynek, będą równie interesujące, no to pozostałym graczom na polskim, dosyć skromnym przyznacie rynku, przybędzie naprawdę mocny konkurent. I bardzo mnie to cieszy, bo na tej konkurencji skorzystamy przede wszystkim my, konsumenci. I to tyle, jeżeli chodzi o nasze pierwsze spotkanie z Vivo X51. Ja już pędzę testować dalej ten telefon i na pełną recenzję zaproszę Was za jakiś czas. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.